Dziś pokażę Wam, jaką sobie w ostatnim czasie zrobiłem podzielniczkę. To jest taka malutka podzielnica, która nie nadaje się do frezarki. To jest tylko podzielnica do ostrzałki. No tutaj będzie jeszcze kwestia dopracowania sprężynki, kołeczek. No ale to wyszło w trakcie teraz pracy. Ale resztę to już myślę, że już nie będzie kłopotu. Tu jest śruba zaciskowa, która zabezpiecza przed poluzowaniem sprężynkę. Tutaj jest z tyłu zakładane są różne tarcze podziałowe. O. Tu jest 24, to jest, będzie praktycznie najbardziej korzystna, najczęściej korzystana z niej, bo tu i na 12, na 6, na 4 i na 3. O. No tutaj w tej chwili nie wiem, chyba jest na 14 założona, no tak jakoś akurat. Bardzo prosta jest wymiana. Tutaj niestety tylko tak do pokazu to się chciałem Wam po prostu pokazać to. Tutaj można wymienić, tym kluczykiem się odkręca. Przytrzymuje. Tylko troszeczkę kłopot jest, bo to trzeba trafić. O. O, musi być utrafiona na tą śrubkę. Śrubka pełni jednocześnie rolę kołka i zacisku, który trzyma jednocześnie tarczę podziałową. Myślę, że taka tarcza jest też nawet dokładniejsza, bo na skali, jak to powiedzieć, na skala jakby była, to nie byłoby takiej powtarzalności, a tutaj mamy 100% powtarzalność. Minimalny luz, tutaj same minimalne luzy, jeszcze później po ustaleniu już miejsca, punktu zaciskamy. No i teraz najpierw, żeby przestawić, musimy zluzować. O, ustawia nam się w określone położenie i wtedy zaciskamy i wtedy nie możemy poruszyć już podzielnicą. O. No to taka malutka podzielniczka wyszła do szlifierki ostrzałki. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.